Stoimy, czy... Ja się nie wiem, jak to... Siadamy. Siadajcie. Bo to będzie nas mało widać, bo to jest stoły nas zakryje i oni będą zakryje. Jak się osuniemy w trakcie, to będzie już dobrze. Jak wysiemy do początku, to dobrze. Tak, oczywiście. Chciałem poprosić naszego gościa, żeby się określił, bo... Nie, no to w pokoju będziemy mówili do mikrofonów, no chyba nie, no. Słucham? Jesteśmy w całej księgarni. Aha. Ale to, no to im przeszkadza kupować książki, nie, chyba, nie? Można im powiedzieć, żeby przyszli tutaj, albo żeby więcej kupowali. Także można je... To proszę, niech pan powie coś w tej sprawie, dlaczego jest będzie teraz przez mikrofon. Niech oni wiedzą. Dzień dobry państwu, witam państwa serdecznie. Mówi kapitan. Mówi kapitan, tak. I zapraszam państwa na spotkanie z Chaowcem, tak? Z Chaowcem. Stanisławem Tymem. Także kto z państwa chce go spotkać, to zapraszam tutaj, ale będziemy też słyszalni w całej księgarni. Także oddaję już mikrofon. No już się zaczął określać pan Stanisław Tym, mówiąc o sobie, że jest Chaowcem. Nie, no tak. Pan zaproponował, ja się zgodziłem. Rzecz jest już ponad 40-letnia, więc nie ma co tam się... Bo z przedmiotu naszego spotkania, a przedmiotem tym jest książka Pies, czyli kot, wybór felietonów i rysunków Stanisława Tyma, wybór, co ważne, z 40 lat właśnie, bo pierwsze pochodzą z 1972 roku, a ostatni pochodzi z bieżącego roku. Wyglądałoby na to, że no właśnie, kim pan jest? Felietonistą, rysownikiem, aktorem, scenarzystą, dyrektorem teatru i wymieniać by długo. Proszę pana, proszę państwa, znalazłem przypadkowo, siostra mi kupiła w prezencie encyklopedię PWN-u, wydanie jakieś tam małe, dwutomowe, wydanie 23 czy 47, już nie wiem które. I tam, proszę sobie imaginować, moje nazwisko jest w tej encyklopedii umieszczone. Jestem w tej encyklopedii, więc już poczułem się bardzo, no, nadzwyczajnie, bo jeszcze w życiu bym się tego nie spodziewał. Takiego zaszczytu, że w encyklopedii PWN ja się tam znajdę. Ale czytam hasło Stanisław Tym Stanisław, urodzony, tak, 1937, wszystko w porządku. I komediopisarz, proszę pana. Ja myślę sobie, to jest dobre, to jest dobry zawód. Komediopisarz, tak. Pisarz dla śmiechu, dla dowcipu, dla żartu, żeby się inni śmiali, żeby im było przyjemnie. I to jest uhonorowane redaktorem naczelnym PWN-u i tak dalej, tak. Komediopisarz. Bardzo proszę. Boyd Żeleński w jednej z recenzji teatralnych, a był człowiekiem życzliwym aktorom i pisarzom, którzy pisali komedię, i w ogóle wszystkim ludziom był życzliwy. I nawet jeśli zdarzyło się, że przedstawienie było okropne i nie można było już zupełnie nic dobrego napisać, to zwrócił uwagę na jakiś szczegół, może na wdzięk jakiejś młodej osoby, która brała udział w tym przedstawieniu jako debiutantka, a może scenografia mu się spodobała w drugim akcie lub coś tam jeszcze, żeby po prostu osłodzić te, no, jednak ostre słowa pod adresem całości utworu. I kiedyś trafił mu się utwór, farsa jakaś, tak denna i tak bez sensu, że ten biedny boj czuło się, że nie może nic napisać po prostu na ten temat takiego. I już chciał się rozprawić z tym, co napisał tę farsę i z tym, co ją wystawił i z tym, co ją grali. I nagle napisał takie słowa, że po prostu jak kruchym stworzeniem jest człowiek, po prostu skakać ciągle na to pochyłe drzewo. I dodał, im dłużej żyje na świecie, tym bardziej inteligencja. Dowcip bez dobroci wydaje mi się niesympatyczny
i niezajmujący. To zdanie poznałem, czytając książkę Józefa Hena Błazen, Wielki Mąż o Bolżeryńskim. I muszę powiedzieć, że zrobiło to na mnie ogromne wrażenie i tyle. Ja jestem komediopisarzem. Ja nie sprawdzałem, jak pan jest zdefiniowany w podstawowym dzisiaj źródle wiedzy o świecie, czyli w Wikipedii, ale poprzestańmy na encyklopedii PWN-u. Będzie bezpieczniej chyba. Bardzo dziękuję. Felieton jest z 40 lat, no i od razu się nasuwa pytanie, kiedy było łatwiej pisać felietony? Kiedy było śmieszniej? Ludzie mówią, że za PRL-u było lepiej, niektórzy przynajmniej. Czy felietonistom też było lepiej wtedy, czy też może jest tak samo? Trudno powiedzieć, że było lepiej, jak człowiek nie był autorem tego, co pisze, tylko jeszcze jakiś kretyn urzędnik partyjny, który decydował, czy to zdanie pójdzie, czy nie pójdzie, albo cały tekst, czy pójdzie, czy nie pójdzie. No to przecież to myślę, jak mogło być lepiej. No. Czy za niewolnictwa w Grecji było lepiej? No tak. No. Nie. Nie ma w ogóle o czym rozmawiać. Ale wspomina pan też, te felietony pochodzą z literatury, z Tygodnika Kulturalnego, z Rzeczpospolitej i z polityki. I w przypadku Rzeczpospolitej... Wprost jeszcze. I wprost jeszcze. Przed polityką było wprost. Przed Rzeczpospolitą. Przed Rzeczpospolitą. Tak. Tak. A dlatego wspominam Rzeczpospolitą, bo to już była wolna Polska. Wprost już była wolna Polska. Już też była wolna Polska. Tak. Przecież ja zacząłem pisać we wprost po śmierci Kisiela. Po śmierci Kisiela, tak. Ale w Rzeczpospolitej za wolnej Polski był redaktor, który przyjmował pana teksty, nie drukował ich, ale chciał płacić. I to jest nawiązanie do pytania, kiedy było lepiej. A nie, proszę pana, to były sprawy polityczne, to też takie, wie pan, teraz bieżące. No to znaczy, krótko mówiąc, redakcja przechodziła w ręce innej opcji partyjnej i on już czuł, że jeszcze Grzegorz Gauden był naczelnym, ale właściwie już tylko przychodził tak, no, to po prostu przychodził, o. A już inny ktoś prowadził, bo było wiadomo, że dostanie nominację, bo tam się zmieniały te układy, no i w związku z czym, a ja pisałem swoje. No ale on tego nie drukował i tłumaczył mi, że właśnie przyszła, była reklama i że nie mieli miejsca i że, no, bardzo przykro. Za tydzień znowu było to samo, że bardzo mu przykro, że nie mógł tego mieścić. Ja trzecim razem powiedziałem, że bardzo mu przykro, bo była reklama i dużo reklam po prostu musieli dawać, żeby pan reklamy jednak nas utrzymuje, pan rozumie i tak dalej, i tak dalej. No to, ale płacimy oczywiście. I rzeczywiście płacili za te felietony, które nie były drukowane, płacili. Ja wtedy powiedziałem, proszę pana, się umówmy od przyszłego tygodnia, że ja przynoszę felieton i pan mi nie płaci za ten felieton, ale pan drukuje. No i w ten sposobśmy się rozstali. Tyle. A nazwiska tego ktośa już nie będziemy wymieniać, bo szkoda. Nie będziemy się. Szkoda czasu. Był pod koniec lat 80., pod koniec PRL-u, taki moment, że chciał pan zaprzestać pisania felietonów sam z siebie, bo wydawało się, że idzie ku lepszemu. I nagle stało się coś, że znowu pan te felietony zaczął pisać. Bo wspomina pan w tej książce, że no, felietonista musi się do czegoś doczepiać, musi być prześmiewcą. Jak jest dobrze, to w zasadzie zawód traci sens. Pisze pan felietony do dzisiaj, czyli, no właśnie, jaki dzisiaj jest sens zawodu felietonisty? Taki sam, jak był zawsze, wydaje mi się. To znaczy pisze, felietoniści piszemy o rzeczywistości, o tym, co tu dookoła nas. No, ten felieton jest rzeczą ulotną i na tym też polega wdzięk jego, że można mieć własne poglądy, własny sposób widzenia tego świata i się go ogłasza po prostu w felietonie. Nie każdy musi być, nawet nie musi być zgodny ze stanowiskiem redakcji i linią programową. W czasach, kiedy wychodził wasz krakowski czas w okresie Wiosny Ludów, czyli wiek XIX, czytałem duży artykuł
poszedłem do biblioteki, po prostu byłem ciekaw, jak wyglądały wtedy pisma i felietony. I tam było napisane, że felietoniści będą zapraszani różni, ponieważ i to jest ich sprawa, co oni będą pisać, ponieważ przyjęło się w czołowych pismach Europy, że poglądy i pisanie felietonisty jest jego prywatną sprawą i redakcja nie ma tu nic do powiedzenia. Tak bywa. Tak bywa. Tak kiedyś było. Tak kiedyś było. A proszę pana, co teraz, no teraz, no trudno to właściwie tak powiedzieć, o czym się, o czym ja piszę w tej chwili. No. Wydaje mi się, że piszę, że generalnie, gdybym tak miał to wulgarnie nazwać, to piszę o cynizmie. Chyba. To znaczy, bo to, co widzę w działaniach politycznych, wypowiedziach polityków, kandydatów różnych, tych wszystkich specjalistów, tych komentatorów, którzy wiedzą, dlaczego jest źle i że będzie lepiej, jak oni będą i tak dalej, to jestem głęboko przekonany, że są to ludzie cyniczni do granic możliwości cynizmu, a może nawet już te granice nawet przekroczyli. Znaczy, trudno powiedzieć, żeby można było w tym mieć, wie pan, więcej drewna w drewnie, ale może to jest możliwe. No, cynizm jest potworny. I to jeszcze, wie pan, takie, już wiadomo, co on powie i wiadomo, jakie są słowa używane w tym wszystkim. Ich to nie krępuje. No. Jest patriotyzm, jest wolność, jest moralność chrześcijańska, jest Matka Boska Częstochowska, jest polski lud, któremu się należy, Polsce się należy, ludziom się należy, młodych ludzi nie stać na zakładanie rodziny. I tak w kółko, i ten i znowu wolność, znowu patriotyzm, znowu Matka Boska i krzyż, i ile było wybuchów. No. No i my tutaj się zajmujemy kosmologią, tak po prostu amatorsko wiemy, że jeden był wielki wybuch, a wychodzi polityk i mówi, były dwa. A teraz już czytam. No ale to znaczy, że jest nie tyle śmieszno albo durno, co straszno. No wie pan, no tak, no. Jemu i śmieszno i straszno, a mać groźnikiemu warto. Tak, to jest tak, no to no, rzeczywiście, no przy okazji jedno przy drugim, no. Ale raczej należy się śmiać, no. Na ile jeszcze można, no to trzeba się śmiać. Majakowski powiedział, że żeby się śmiać, trzeba mieć twarz. Bo pan się sprzeciwia takiemu dość popularnemu powiedzonku, że scena polityczna w Polsce to jest kabaret. Ja się nie tylko sprzeciwiam, proszę pana, ale jestem wrogiem tego i walczę, daję wyraz mojemu oburzeniu, że tak się to po prostu określa. Kabaret to jest rzecz szalenie wyrafinowana od strony gustu i treści i tego, co się nazywa wdziękiem i formą. No, to wszystko, co daje, wymaga przede wszystkim ogromnej wiedzy i talentu, i życzliwości do świata i do ludzi, i czegoś takiego właśnie, co się wdziękiem nazywa, o którym wspomniałem. No, jak można, znaczy ja rozumiem, że to jest takie złośliwe, że tak śmieszne, że jak kabaret. To nie jest śmieszne, to nie jest śmieszne. To, że wychodzi jakiś młody kretyn na mównicę sejmową i zaczyna opowiadać, że w pociągach są bluskwy i on taką bluskwę właśnie tutaj daje marszałkowi sejmu, czy tam rządowi, premierowi i wręcza mu ten młody człowiek w słoiku tę bluskwę i mu ją daje i to się okazuje, że to jest karaluch. I wszyscy, to jest karaluch. A on mówi, nie, to jest bluskwa. No ja tam wychodzi specjaliści zdrowie biologii, którzy mówią, że to jest karaluch, określają, jak się nazywa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A on mówi, że on to złapał w pociągu. W pociągu, który jeździ na trasie Olsztyn, tam jakieś tam Ostróda, czy dalej, czy to nie ma znaczenia. Ja mówię, cóż to za kretyn jest? Trzeba umieć jeszcze kłamać, nawet w młodym wieku trzeba się tego uczyć. No jak można złapać karalucha w pociągu? Przecież karaluch nie jest idiotą.
Staraluch ma 500 000 000 lat ta rodzina. Przecież on wie, że trzeba być tam, gdzie jest jedzenie, jest czysto. A nie tam, gdzie nie ma nic do jedzenia, jest cud. No Karalucha tam nie ma, w pociągu nie ma Karalucha. Nie ma możliwości. Warszewik może być w pociągu. No, i to jest właśnie młode pokolenie polityków, które nawet nie wie, co pokazuje. To spróbujmy teraz przeczytać fragment felietonu poważnego, bo w tej książce są felietony o Karoluchach, za PRL-u były felietony o rurach, ale są też felietony, które są na nie troszkę wiem, innej, w innej tonacji pisane. Nie wiem, czy dam radę. Nie było w tej sprawie żadnej umowy, ani żadnej, żadnego telefonu do mnie, czy ja, albo czy ktoś mógłby ten problem. Zadzwonił tutaj, mam kumpli, kolegów w teatrze, zadzwoniłbym do nich. Jest Krakowie paru aktorów. Jest paru aktorów, poprosiłbym ich tutaj, żeby się... Cześć Baśka, cześć. Maleńcy, dziękuję. Ale nie było takiego tego. I pomyślałem sobie, że jak przyjdzie pytanie i pan mnie zapyta, czy ja przeczytam. Ja mam amerykańską chorobę oczu, to znaczy AMD, żółtą plamkę, czyli siatkówka mi siada i bardzo ciężko jest mi czytać nawet w okularach. A nawet już ostatnio z lupą. Na szczęście jest klinika okulistyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego na ulicy Kopernika i w Krakowie. I ja, proszę pana, z Suwałk jeżdżę do Krakowa, ponieważ ja uważam, że to jest najlepsza klinika okulistyczna w Polsce. Też się tam leczy. Tak? Tak jest. No to właśnie. To się jutro nam spotkamy, bo ja tam i to będę. Przy okazji. Bo ja się dzwonię do doktora i mówię, niech pan wpadnie, bo będzie ta, to będzie promocja mojej książki. A on mówi, no dobrze, ale to niech pan wpadnie potem następnego dnia do mnie, to ja pana przypadam. Nie. To nie, mówi, to ja niech wpadnę, jak pan nie przyjdzie. Nie wiem, czy jest. No więc jutro tam będę. Wpadnę na chwilkę, dlatego nie chcę mu książkę dać. Więc proszę państwa, ja zrobiłem taki eksperyment, że... Czy ja to przeczytam? Nie, to przeczytać. Czy ja dam... Felieton zrobiłem tak. I mogę go czytać, ale może, wie pan co, może ktoś by to przeczytał, a pan czy sobie nie przeczytał, tego na co to pan szkodzi? Czy pan jest inteligent? Ale ja nie jestem aktorem. Nie szkodzi. To jest pisane dla inteligentów, a nie dla... A kto tego nie zrozumie? A to pan mi poklewia bardzo. Dobrze, spróbuję, a jak się sypnę, to będzie wszystko... Spokojnie, niech pan to czyta. Albo niech pan zacznie, a ja będę czytał dalej. O, zrobimy tak, żeby było... Bdziup, tak się nazywa felieton. Tak się szczęśliwie składa, że mamy dziś Międzynarodowy Dzień Dziecka. Dlatego też ten tekst dedykuję naszej kochanej młodzieży, dziadce polskiej. Bez względu na wiek, zresztą. Wiadomo bowiem, o, widzi pan, już jest. Dobrze. Warto bowiem przypomnieć, że większość ludzi, dzieciństwo, u większości ludzi dzieciństwo trwa przez całe życie, a u niektórych nawet znacznie dłużej. Wiem, co mówię. A zatem do dzieła. Dzieci moje kochane, dziadwo Polska, niech pan czyta. Czy wiecie, jak to wspaniale się składa, że jesteście Polakami? Nie będę bawił się tu z wami w kotka i myszkę i, jak to się mówi, stawiam kawę na ławę. A ta kawa jest taka, że my, Polacy, mamy w sobie głęboko zakorzenione ukochanie wolności. Zaś ława jest taka, że jesteśmy w sposób szczególny bardzo religijni. Ukochaniem wolności zawsze zadziwialiśmy inne kraje. Mija właśnie w tym roku 350 lat, gdy pod starości upicki Stanisław Wiktoryn Siciński jako poseł trocki zerwał Sejm pod laską Andrzeja Maksymiliana Fredry, zakładając liberum veto przeciwko przedłużeniu obrad. Oczywiście liberum veto, co znaczy wolne, nie pozwalam, znane było u nas już od początków XVI wieku, ale od tamtej pory nie zrywało obrad. Przerywało je tylko najwyżej, bo takiego posła reszta posłów miała obowiązek przekonać, żeby pozwolił. Siciński o żadnym przekonywaniu nawet słyszeć nie chciał. Nie pozwalam, powiedział i zerwał Sejm. Oczywiście sam Siciński był za cienki bolek, żeby coś takiego zrobić, ale miał polecenie Janusza Radziwiła, wojewody wileńskiego, a Janusz Radziwiłł to była potęga.
praktycznie władał całą Litwą i ci, którzy czytali Potop, słucham, powiedziałem, ci, którzy czytali, a nie widzieli film, przeczytać Potop Sienkiewicza i obejrzeć Potop Hoffmana, to jakby odwiedzić dwie różne restauracje, z których jedna jest barem szybkiej obsługi. A zatem, kto czytał Potop, ten wie, kim był książę Janusz Radziwiłł i że, mając takie polecenia, Sieciński mógł to zrobić. A skoro mógł, to zrobił. I tak właśnie 350 lat temu, w roku 1652, wolność w Polsce po raz pierwszy stała się wolnością pełną. Świat przecierał oczy ze zdumienia. Jak to jest, pytano, że choć tylko jeden poseł się nie zgadza, a cała reszta się zgadza, to cała reszta musi się zgodzić z tym jednym, który się nie zgadza. Zgadza się, odpowiadaliśmy dumni i szczęśliwi, tak właśnie jest. Jeden się nie zgadza i wszyscy pozostali muszą się z tym zgodzić. Tak było i było, i taka w Polsce wolność była, o jakiej innym nawet się nie śniło. Dzieci moje kochane. Inne narody w tym samym czasie zupełnie inną poszły drogą. Robiły sobie albo rewolucje społeczne lub przemysłowe, jakieś zmiany ustrojów, parlamentaryzm, nowe kodeksy praw, a my staliśmy jak opoka, wolni i niepodlegli. Wolny stan szlachecki to była nasza duma. I każdy szlachcic, nawet gdyby to był największy dureń świata, skoro był polskim szlachcicem, to miał możliwość powiedzieć nie pozwalam. Mieliśmy zatem wolność pełną gębą, która była, była i była, aż w końcu stało się dla wszystkich jasne, że coś z nią trzeba zrobić, bo była taka wolność, że nic nie można było zrobić. Skracam trochę, bo szczegóły nie są istotne. Uchwaliliśmy Konstytucję 3 maja, ale trochę za późno i szybko się okazało, że możemy ją sobie i tę Konstytucję, i naszą wolność, i niepodległość w dziuple wsadzić, moje kochane dzieci. Bo oto pewnego dnia wasi rówieśnicy wracali ze szkoły do domu i jeden chłopczyk wszedł do sklepu, żeby mapę Polski kupić, a sprzedawca mu na to, że takiej mapy nie ma. To poproszę mapę Europy, powiedział rezolutny chłopczyk i kupił taką mapę. Patrzy, a tam Polski nie ma. I tak było, Polski nie było. Czytaj tak. Chyba, że są głosy sprzeciwu. Wiadomość, że Polski nie ma, bardzo szybko po Polsce się rozeszła. Nikt nie chciał w to wierzyć, ale okazało się, że władza nagle mówi po niemiecku albo po rosyjsku i że żartów nie ma. Każdy inny naród w takiej sytuacji załamałby się zupełnie, ale my Polacy mieliśmy już za sobą 150 lat przeżyte w takiej wolności, o jakiej innym nawet się nie śniło. Zatem postanowiliśmy, że tę wolność odzyskamy. Mieliśmy kilku utalentowanych poetów, a jeden z nich był tak dobry, że już wtedy, prawie 200 lat temu, napisał scenariusz filmowy dla Andrzeja Wajdy. I on, kochane dzieci, wymyślił całą taką, można powiedzieć, oprawę medialną. Ogłosił, że Polska cierpi niewolę nie za swoje winy, tylko za winy innych, a sama jest bez winy i że do krzyża ją przybijają, a krzyż ma długie ramiona na całą Europę, już wleką już mój naród na tronie pokuty, a matka wolność u nóg zapłakana stoi. O, i właśnie do tego chciałem do tego doprowadzić, bo to już padają słowa, które dzisiaj są w użyciu, znów, z czasów romantycznych, tylko one już wtedy były mówione uczciwie i poważnie, a dziś są po prostu słowami mówionymi, w moim przekonaniu, cynicznie i wrednie. To tyle w sprawie tego felietonu. Tam się on się kończy dobrze. Bo pan w ogóle jest optymistą. Tam pan we wstępie pisze, że ta książka jest optymistyczna. Proszę pana, tak napisałem, bo jestem pesymistą. W związku z czym musiałem napisać coś optymistycznego. Zapisałem, że książka jest optymistyczna. Nie przypuszczam, żeby... Znaczy, no nie no. W pewnym sensie jest. W pewnym sensie jest, bo jeśli patrzeć na historię naszą ostatniego, przez ostatnie 50 lat na przykład, czy nawet 30, no to przecież to tak się mówi. No to trzeba było być jedrojciem, żeby mówić to i wierzyć głęboko, i że tak się stało, ale to było coś nadzwyczajnego. To przecież no, wielcy ludzie, bardzo mądrzy, bardzo przenikliwi, inteligentni i ten mówili, że jednak Giedroyć pięknie mówi, to się tak nie da, no. ale rzeczywiście, no, w jakiś sposób można powiedzieć, że mieliśmy przy okazji tego wszystkiego ogromne szczęście, nasze szczęście, na szczęście zostało wypracowane też podstawą tych wszystkich ludzi, którzy w czasach i Gomułki, i Gierka, i tych wszystkich
poprawców ryzykowali życiem i czasami tracili je nawet i byli ścigani, więzieni, no i to wszystko, przecież to cały czas trwało. No. Gdyby coś takiego było na Ukrainie, to Ukraina dzisiaj nie miałaby żadnych trudności no, z określeniem swojej niezależności i niepodległości. Także no, było piękno, stało się coś pięknego i ja uważam, że to jest optymistyczne bardzo. Wielki mistrz polskiego felietonu, Antoni Słonimski, też mówił, że całe życie był optymistą, tylko to prowadziło do tego, że co chwilę spotykały go różne zawody w tym optymizmie, więc pewnie jest coś... Nie, no to zawody, no wie pan, no, można mieć tak zwany, no... pełen nadziei i dobrego spodziewania się dobrych rozwiązań, taki no, pewien rodzaj temperamentu czy potrzeby, że liczyć na to, że jakoś tam będzie i będzie fajnie, no ale tym razem rzeczywiście się powiodło nam w sposób nadzwyczajny i że i NATO i Unia i to bezpieczeństwo, po prostu no cudownie, no po prostu tak jak no tylko, że dalszy ciąg jednolicia nam nie wychodzi teraz, no po prostu i to jest... Skoro już padło nazwisko Słonimskiego, to ja przywołam taką scenę z tej warszawskiej premiery tej książki, kiedy Jerzy Baczyński zapytał pana, czy ma pan swoich ulubionych felietonistów i odpowiedź brzmiała, mam. To ja zapytam teraz o nazwiska. Proszę pana, no, różne są nazwiska. Nie, ja czytam felietony kolegów, przecież piszących do polityki i piszących do innych pism i nawet kupuję też no, takie pisma, które, z których linią się nie zgadzam, jak tam w sieci czy do rzeczy, no bo to warto wiedzieć, co kto pisze. Są różni Więc. Ja uważam, że, znaczy ja mam proszę pana taką pamiątkę sprzed lat 40 kilku. Przyszedłem do kawiarni w Warszawie, w Alejach Ujazdowskich i miałem ze sobą książeczkę Antoniego Słonimskiego, pod tym Obecność, zbiór felietonów jego. Zresztą przedtem oddałem ją do introligatora, pięknie mi ją oprawił i tak dalej, kiedy poprosiłem Słonimskiego o podpisanie, zadedykowanie mi tej książki, to on się zdziwił, powiedział, a ja nie wiedziałem, że ona została tak ładnie oprawiona. No i podpisał mi tę książkę, zresztą i opowiedział mi anegdotę na temat tej książki, na temat tych felietonów właśnie. A anegdota była taka, że ktoś z angielskich wydawców zwrócił się do niego z propozycją, że on te felietony wyda w niewielkim nakładzie po angielsku. I że zadba o to, aby zostały dobrze przetłumaczone i tak dalej, i tak dalej. To wszystko Słonimski będzie mógł nadzorować, oczywiście wyrazić swój sprzeciw, jeśli będzie jakikolwiek wolić. No i tak. Mówi, zostało bardzo dobrze przetłumaczone. Świetnie to zredagowano i tak dalej, i tak dalej. I mi największy kłopot miałem z tytułem. Bo proszę pana, no co obecność? W Polsce słowo obecność może mieć znaczenie bardzo mocne, duże. To znaczy, że to nie chodzi o to, że ktoś przyszedł i jest, tylko że po prostu swoją obecność... I tak rozumie pan, ja mówię, no oczywiście, no tak. Ale Anglicy mówi, takiej subtelności nie zrozumieją. Przetłumaczenie słowa obecność, presence, no to... No, nic więcej. No i Słonimski mówi, ale myślałem i zbiór felietonów po angielsku ukazał się pod tytułem Responsibility. I bardzo to pięknie jednak wyłożył mi Słonimski odpowiedzialność za pisanie, bo to była jeszcze taka rozmowa na temat właśnie odpowiedzialności za to, co się pisze, o czym się pisze i dlaczego to jest tak ważny zawód. Tak ważna powinność, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc na pierwszym miejscu jednak postawiłbym Antoniego Słonimskiego, bo jemu ogromnie wiele zawdzięczam. Teraz może państwo uwagi, pytania i odpowiedzi. Sami tak.
Prosimy. Pan. Księdze, panie Stanisławiec, co trzeba skończyć, żeby być statydykiem? Jaką szkołę trzeba skończyć, żeby... Żadną, najlepiej tak jak ja. Tak? Tak? Mhm. Tak, żadnej uczelni wyższej nie skończyłem, zaczynałem 5. Czy jak to się robi, żeby rozbawiać publiczność, panie Stanisławie? Publiczność, czy na scenę się chodzi, trzeba jak rozbawiać publiczność? No publiczność, żeby powiedzieć, coś śmiesznego, żeby rozbawić publiczność, żeby się śmiali, żeby było radośnie, dobrze, że... Przede wszystkim trzeba umieć, wie pan, bo to jest sprawa, znaczy, no, trzeba chcieć, a potem trzeba umieć. To jest zawód, to jest rzemiosło, jednak, cokolwiek mówić. Nie ma tutaj żadnej tajemnicy, że trzeba się tego uczyć. No, ja zacząłem od pisania. To znaczy, tak się szczęśliwie złożyło, że ostatnia uczelnia, z której zostałem wyrzucony, to była szkoła aktorska. Ale po drugim roku zostałem wyrzucony. Cześć mała, o co chodzi? Mucha to przyszła, przyjaciółka jakaś. Jak masz na imię? Aktor, opiekun roku, Jan Świderski, po drugim roku mnie wyrzucił i powiedział, że ja się nie nadaję właściwie, znaczy, że oni musieli zrobić, oni, czyli ciało pedagogiczne szkoły teatralnej, uznało, że trzeba mnie usunąć ze studiów, dlatego, że jak ja dostanę dyplom aktorski, to będzie nieszczęście i dla mnie, i dla teatru, i dla widzów, i w ogóle. I on to mówił z przekonaniem. Więc coś musiało być takiego we mnie, co budziło ich lęk i zasadny, na tyle, że po prostu wyczyścili mnie, ja to ciężko przeżyłem, ale w ten sposób dostałem się do Studenckiego Teatru Satyryku, do STS-u Warszawskiego i początkowo właściwie byłem taki, no, też tak przyjmowany, właśnie jak Świderski, mnie jakby dalszy ciąg. Ale jakoś to przeszedłem i zacząłem pisać. Już wtedy pisałem zresztą troszkę tekstów tam, takich do innego kabaretu Stodoła, też studenckiego. I proszę państwa, tak się zdarzyło, że tam gdzieś w końcu zacząłem pracować trochę w telewizji. Te teksty moje się ukazywały w jakichś programach rozrywkowych, takich, ale to takie drobiazgi, nic szczególnego. Wypatrzyli mnie go z Dawa i Stępień dyrektorzy Teatru Syrena. I tu się zaczęło właściwie. Napisałem pierwszy tekst dla takiej składanki, którą reżyserował Hanuszkiewicz. No i tu miałem taki debiut, że wszystkiego najlepszego, bo można życzyć każdemu, bo Bogusław Darski, taki przedwojenny aktor i Teresa Wolczyńska, oni mieli takie małe role w tym skeczu, a dwie główne role zagrała Stefcia Górska i Tadeusz Fijewski. No i to, wie pan, to lepiej nie trzeba. No i właściwie tak zacząłem. Zacząłem od pisania, a potem, ponieważ byłem w STS-ie, więc też zacząłem wychodzić na scenę i jedno przy drugim, potem zacząłem pisać sztuki i występować w filmach, wystąpiłem w filmie Rejs, no i tak dalej, i tak dalej. To tak się samo wyszło, to znaczy, brutalnie mówiąc, miałem szczęście, no to szczęście trzeba mieć, wie pan, trochę szczęścia trzeba mieć jednak, no. Bo to ja nigdy tego nie myślałem. Ja myślałem, że ja będę geologiem, albo chemikiem, albo jakimś innym, studiowałem tam jakieś przetwórstwo spożywcze. Także trudno to powiedzieć. A pan by chciał być takim kimś? Nie, tylko chciałem wiedzieć właśnie, jaką szkołę się kończy, jak się zostać satyrykiem, tylko tyle. Chciał się pan dowiedzieć. Tak, dowiedzieć, tak. Bo jak jest jak ten, to wiem, że szkoła kto skończy, trzeba być dobrym. I pan w to nie wierzy, proszę pana. Po pierwsze, jest bardzo wielu marnych aktorów i świetnie sobie z tym radzą. Tak. Oczywiście, są najlepsi. Dlatego są marni właśnie. Na tym to polega. Tak, to jest tak samo jak w polityce. To jest identycznie tak samo. Niech pan w ogóle w życiu właśnie na świecie jest większość ludzi, co są. No, nic by się złego nie stało, gdyby ich nie było. Z całym szacunkiem oczywiście tego. Ale wie pan, co on to już nie będą. Czy pan wie, że 95% ludzi robi to, ankiety takie są, ma zawód jakiś tam, pracuje, robi coś, czego nigdy nie chciał robić. 95%. 5% tylko zajmuje się tym, co było ich marzeniem.
A to reszta... moje cele. Tak, koleżanka poprosiła, żebym zastąpiła w kasie i tak zostało. Tak zostało. Dziękuję panu profesorze. Dziękuję bardzo. Prosił mnie Jerzy Pomianowski. Tak, już nawet z panem profesorem się tutaj zgadaliśmy przed spotkaniem, że powie słów kilka. Drodzy Państwo, patrzcie, to jest podeczek, który podwałem mojej żonie jakieś dwa tygodnie temu. Ale to trzymajcie ktoś mikrofon profesorowi, żeby mówił do mikrofonu, bo tak. Tak. I natychmiast kupiłem 10 egzemplarzy tej oto książki. Tej, która się nazywa Pies, czyli kot Stanisława Pyrna. Nie dla mnie, bo jak widzicie, ostatni egzemplarz zachowałem dla samej własnej osoby i ciągle mi się przyda. Reszta tych egzemplarzy gratis z pomocą leniwej i moim zdaniem zanikającej już poczty zastępowanej przez komputery. Otóż poczta rozesłała 9 egzemplarzy książki Stanisława Tyma dla tak zwanych poważnych ludzi, przywódców naszych stronnictw politycznych. Chodziło mi jedynie o to, ażeby faceci całą tę książkę w ten sposób niekorupcyjny, bo posłałem za moje pieniądze i nawet dowiedziałem się w tym czasie, że w gruncie rzeczy wszystkie zdaczki, których chcemy, chciałem wywiedzieć się od innych pacjentów poczty, cała ta reszta musi być opłacana po 3 złotych z groszami. I za te 3 złote z groszami wysłałem 9 tak zwanym wybitnym ludziom. Dotychczas czekam na ich odpowiedzi, ale poprosiłem ich przystąpić. A napisałem w sposób, który powiedziałbym, grzeczny. Mimo to, że większa część tych ludzi nie używa w istocie normalnego, grzecznego, przyzwoitego języka polskiego. Starają się używać tak zwanego żargonu podmiejskiego, ponieważ byli zupełnie przekonani ci 9 przywódców, że w istocie ich wyborcy są to w najlepszym wypadku zupełni ignoranci, którym wszystko trzeba dopiero do łba wetknąć. Nie chcę opowiadać wam, co do mnie doszło telefonicznie, ponieważ niektórzy wzięli pod moje tak zwane godności, jakimi moje listy na normalnym, ale sympatycznym papierze, opatrzone właśnie albo doktoratem honoris causa, albo lekarskim tytułem, którego swego czasu otrzymałem, bo skończyłem medycynę. I oto, drodzy Państwo, pewna część odpowiedziała mnie i moim współpracownikom z pisemka, o którym ciągle pisuję,
odpowiedzieli, że absolutnie nie rozumiem mi, dlaczego w tych egzemplarzach podpisałem jeden tylko wyraz, który bardzo w książce Stanisława Tyma powtarza się. Jest to słowo, które w Polsce w istocie brane, jakby powiedziałbym, gorącą ręką, bo musisz wyjaśnić, o co chodzi. To słowo nazywa się po prostu rozum. Nawet więcej. Tym kilkakrotnie tego słowa użyłem. Pod koniec dwóch felietonów znalazłem, że naprzód felieton kończył się słowem rozum z wykrzyknikiem, a potem słowo rozum, następny, końcowy wyraz samego felietonu, już nie miał wykrzykników, miał tylko kropkę. Kochani Państwo, mamy przed sobą człowieka, który nie tylko jest przedstawicielem inteligencji polskiej, używanej prostego języka, w którym powtarza się słowo rozum. Najważniejsze i dla niego, i dla jego słuchaczy i czytelników. Tym jest człowiekiem, któremu się wydaje, nam się wydaje, że jest przedstawicielem rzadkiego gatunku zupełnie rozumnych, nie kłamiących, nie zabrających ludziom głowę, a to nieprawda. Jest przedstawicielem znacznego gatunku Polaków, którego wcale nie ma tak mało, tego gatunku. Przeciwnie, ci ludzie są zupełnie niedostrzegalni, nie są skupieni. Zważcie, że u nas nie ma ani jednego dużego, tak zwanego postępowego stronnictwa. Nie ma. Mamy liczne, dzielące się ciągle między sobą prawe stronnictwa, a tych tak zwanych postępowych nie ma. Naśladowali moją kochaną polską partię socjalistyczną. Okazało się, że była to lipa. Więcej niż czterech ludzi nie zdarzyło się, żeby dalej na ten temat pogadać. I tak się stało z wieloma innymi. Co prawda zaszkodził w tym człowiek, którego ja uważam za klejnot naszego życia. Nazywa się Adam Michnik. Proszę mi wybaczyć, w moim wieku człowiek nie bawi się w żadne kariery i komplementy. Kiedy tak mówię dobrze o Tymie, a na przykład o jakimś tam Adamie Michniku, to dlatego, że ja tak myślę. I ten człowiek także nie stworzył stronnictwa. Otworzył gazetę. Po pierwsze, chciał z czegoś żyć, bo dzięki temu gazeta okazała się pokupna. Po drugie, ogromnie nie chciał tworzyć stronnictwa. To stronnictwo istnieje, to są czytelnicy. Nie tylko jakiejś tam samej gazety wyborczej. Także ogromnego dostarczyciela informacji. Jak się tam on nazywa, to już nie pamiętam. TKM, czy jak tam, już nie pamiętam. Dość, że wszyscy ci ludzie ani nie zebrali się, ani nie mają
swojego przywódcy. Tym przywódcą jest tu przed nami człowiek, którego każdy chciałby wieczorem po herbacie, a nie po kawie, bo wieczorem nie wolno, bardzo proszę. Otóż tego człowieka każdy chciałby w swoim domu na gorącej herbacie i pogadać o tym, co z tą Polską dalej się zrobi. Bo na to pytanie żaden z tych 9 moich kandydatów na egzemplarze, jakie rozesłałem, nikt z nich nie odpowiada na to pytanie. Zauważcie, mówią tylko o tym, co brak u przeciwnika, konkurenta, a nie o tym, co chcieliby sami zrobić. Co prawda mówi o wspaniałych planach, ale musi koniecznie dodać, jeżeli tym znajdzie się wśród jego słuchaczy, za jakie pieniądze by to zrobił. I boi się tego słowa, i boi się tyma, i dlatego nie opowiada nam o marzeniach, o których w ogóle w głębi wcale nie ma. Bardzo dziękuję za tyle cierpliwości, ale chcę wam powiedzieć, że w moim bardzo sędziwym wieku dla mnie są 2 czy 3 wypadki w każdym tygodniu. Po pierwsze środa, bo w polityce zwykle jest felieton Staszka Tyma, a po drugie czy po trzecie nawet od czasu do czasu dzwoni do mnie, aby dowiedzieć się ode mnie, czy jeszcze odpowiadam ludzkim, a nie zabitym językiem. Dziękuję. To my ci dziękujemy bardzo, ja ci dziękuję. Jest w tych felietonach taki, który autor zatytułował Jaka by była. I to jest felieton z 2007 roku, kiedy premierem był Jarosław Kaczyński. On jest felietonem, no jednak jakoś doraźnym, ale jaka by była dzisiaj ta, bo chodzi oczywiście o wymarzoną Polskę, jaka by była dzisiaj ta wymarzona Polska w 2014? Ale to znaczy, według kogo ona była wymarzona? To według pana. Pisał pan, kiedy Kaczyński był premierem, troszkę zgryźliwie o tej Polsce. No to, tak, no, zgryźliwie to tam czasami piszę, rzeczywiście. Proszę pana, no, bardzo trudno jest opowiadać, co by było, gdyby i jaka by była. Przypuszczam, że byłaby taka sama, jak jest dzisiaj, ale to jest, znaczy, czy mogłaby być inna, czy powinna. Ja myślę, że duża część ludzi zajmujących się w tej chwili staraniem o zdobycie władzy musi ten etap przejść, przerobić na naszych oczach z naszą po prostu oceną, no, nawet zdegustowani ludzie, my po prostu jesteśmy tymi ich staraniami, ale że to po prostu musi się odbyć, to nie ma innej możliwości, no. Coś się musi zademonstrować w swojej nicości, w swojej obłudzie, w swojej dekoracyjności, w swoim cynizmie, w swoim tym wszystkim, co jest marne, słabe, przeciwne sensowi, rozumowi i, no i nie wiem, i w ogóle, no, dobrym obyczajom, żeby po prostu się skończyło, no bo inaczej innej możliwości nie ma, bo to gdzieś to wylizie, wie pan, po prostu. Więc
Już niech to tak idzie, niech to się na naszych oczach rozgrywa, niech to się stanie, niech to w końcu się... I to się skończy, no bo nie ma innej możliwości. Wie pan, jak ja słucham teraz na przykład, no weźmy taki przykład, no, że ktoś mówi bardzo pewnym głosem, że on się nie zgadza. On się nie zgadza na rejestrację związków homoseksualnych. On się nie zgadza. On się nie zgadza, dobrze. No, nie wiem, na czym to polega, że on się nie zgadza, ale bo, właśnie myślę to tak, no, niby, co, jak ja mam to traktować, tego niezgodę? No to, po co on mi to mówi? Ja się na wiele rzeczy nie zgadzam, ale nie widzę powodu, żebym to, no, demonstrację nie, wie pan, ogłaszał, no, też ja się nie zgadzam na przykład. No, nie zgadzam się, żeby mój sąsiad trzymał psa na krótkim łańcuchu, ale idę do niego i mu to mówię po prostu, żeby nie trzymał. I on mi mówi, że pies jest po to, żeby był zły, a jak jest na krótkim łańcuchu, to jest zły, dlatego że ma swoje uzasadnienia, no to, i tak dalej, i tak dalej. Jest to okrutne dla tego psa, ja się, ale jeśli się z tego robi polityczny ruch, znaczy argument polityczny, jeżeli ktoś uważa, że to, że dwie osoby chcą być, nie powiem, że szczęśliwe, bo to może za dużo powiedziane, ale no, spędzić, mieć życie ułatwione, mieć jakiś rodzaj satysfakcji, przyjemności, ładu, coś ułożone według ich sposobu. I to, dlaczego ktoś się nie zgadza na to, co dla innych jest po prostu, no, że on chce zjeść kanapkę z ogórkiem, no. A on się nie zgadza, bo on uważa, że nie, że to musi być czymś innym. I jest to, i teraz, proszę pana, ja pierwszy raz miałem okazję być w Stanach Zjednoczonych prawie 50 lat temu. Z kabaretem Dudek, który wyjeżdżał. Dudek był tak miły, Dziewoński, że mnie zaprosił na ten wyjazd. Zresztą napisałem taką jednoaktówkę i oni tam grali, ja nawet też tam wystąpiłem w tej jednoaktówce na Polonii. I ktoś im pokazał właśnie tramwaj, z którym był wagonik, czy przynajmniej jakiś część tramwaju dla czarnych. No i też się tam nie zgadzali, żeby czarni jeździli razem z białymi i uważali, że to jest ten. Ja tak sobie myślę, jakieś to jest niesamowite. Przecież to wiadomo, że za 20 lat czy za 30, no nie wiem, może iść wcześniej, po prostu to, że będą pary homoseksualne, bo taki się ten świat taki się urodził, że będą razem mieszkać, że będą adaptować dzieci, wychowywać. To jest oczywiste dla mnie, że to, no to jest tak naturalne, jak no, musi tak być, no, po prostu. Ale są ludzie, którzy tego nie mogą tego pojąć, że to jest pewien etap takiego, no po prostu, nie wiem, no średniowiecza jakiegoś biednego, który jeszcze jest skultywowany i że to musi być ten. I oni mają z tego powodu satysfakcję, oni palą tęcze, oni chodzą z krzyżami, oni ten, bo to jest przeciwko Bogu, ojczyźnie, patriotyzmie, wolności, Matce Boskiej Częstochowskiej i tak dalej, tak dalej, tak dalej. No coś okropnego, więc przypuszczam, że Polska byłaby taka sama, trzeba się przez to przebić, no. Trzeba się przez to przebić jako ludzie, jako społeczeństwo, jako ci, którzy chcą ten świat gdzieś trochę ulepszać i zostawić coś po sobie, odcisnąć się, wie pan, po prostu jakąś swoją działalnością dla sensu, dalszego sensu tego świata, tej cywilizacji, tego gatunku, tego, że chodzą tacy takie stworki, co się nazywają ludzie, no tak się musimy odciskać. To optymistycznie, pesymistycznie zakończmy. Książki są do kupienia. Pan Stanisław
będzie podpisywał, tak? Tak. To zapraszamy tutaj do. Dziękuję bardzo. Wyłożyłem wtedy na stoliku, dodając do tego jakieś tam pisaki i inne do rysowania, ten notatnik taki, prosząc wszystkich uczestników, nie było to oczywiście ten, że kto ma ochotę, to byłbym bardzo rad, żeby mi narysował krzesło tym. I to jest bardzo dużo tych krzesł narysowanych. I żeby mi napisał, że on taki i taki dla Staszka Tyma to krzesło narysował. Jan Potocki dla Stanisława Tyma. I wystarczy. I ja bym bardzo był wdzięczny Państwu, gdybym takie rysunki od Państwa otrzymał z podpisami czytelnymi, żeby nie było, że taki podpisał się ja nie wiem kto i w ogóle ten. A ja potem odnajdę po latach, odwiedzę, padnę na herbaty, powiem, a jakże się cieszę, jakże dziękuję, pamiętam, wstał pan. Tak. Bo co jak co, ale kłamać umiem. Ile lat to się coś nauczy. Dobra, ja tę książkę tutaj, ja ten tu położę obok profesora. Ty będziesz strażnikiem pieczęci tej książki, dopóki ci starczy cierpliwości. A ja oprócz tego tu położę jeszcze jakieś do rysowania. I proszę się nie krępować, jak kto potrafi, to nie chodzi o to, żeby to było jakieś arcydzieło malarstwa, choć bardzo proszę oczywiście też, tylko o. Są tu pióra, proszę bardzo. 4, 3, 4. Kolorowe, 3, 4, czarne. I proszę tu rysować sobie, czy tam z tyłu, żeby się nikt nie krępował, że rysuje. Jak potrafi, jak umie, jak lubi. Narysuję takie krzesełko, podpiszę imię i nazwisko, że to dla mnie. Ja będę po prostu się czuł bardzo usatysfakcjonowany i z góry Państwu serdecznie dziękuję. Dobra. To kładę tutaj i teraz już podpisuję bez gadania. Tak wygląda w okularach. Super. Tak, słucham. Pani chce sobie był autograf dla brata i dla bratowej? Dla brata i dla bratowej. Dobrze, tak. Ale... Jak mają na imię, tak? Nawet nie tylko na imię, ale jak mają na imię i na nazwisko. Łukasz i Marysia Parytyłowie. Cegudeszkę. Łukasz. Nazwisko jest takie samo? Tak, nazwisko jest takie samo, tak. Czy ja piszę tak, Państwu, tak? Tak, Państwu, tak. Państwu, proszę, imię. Łukasz. Łukasz. 2014 roku. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Jakbym mógł prosić jeszcze o kilka autografów. Proszę bardzo. Jest. I na mojej ten ulubiony jeszcze kasecie wideo. Proszę. Proszę bardzo, zrób tam zdjęcie. Panie Szatko. Proszę. Tylko. Dokładnie tak. Jeszcze raz zrobię. Na wszelki wypadek. Dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję bardzo. No to proszę na Grzegorzu i Grzegorza. Już. Dla Gosi i? Jerzego. Czyli, a to jest, nazwisko będzie to samo? Tak. Dobrze, czyli Państwu. To my. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Państwu. Małgorzata? Tak. Szybkie zdjęcie mi są. Małgorzata. I? Tylko tu. I? Tak. Tak. Nie. Aha. Kaszek. Tak. Tak. Staszku. Tak. Dzień. Przepraszam bardzo, ja przejdę tutaj, może mam momencik. Do wspólnego zdjęcia można prosić? Tak.
Panie Stanisławie, a możemy jeszcze autografy dostać? Dzwonił to gdzieś koło 11 i się rozmawiamy na ten. Tylko chcesz. Tak? Dobrze. Tak jest. Zapraszam troszkę bliżej jeszcze do siebie. Bardzo proszę. Proszę bardzo. Pan mógł się trafić? No. Narysował to na to. Na kobietę.